Dzień dobry, sierżant sztabowy Katarzyna Trzepak-Walicka z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Mamy kolejnego seniora online w nowym roku 2024 w styczniu. Dzisiaj chciałabym, żebyście Państwo posłuchali i zobaczyli, w jaki sposób działają oszuści, którzy proponują darmową loterię, wykorzystując do tego portale społecznościowe, a także Wasze numery telefonów. A od czego zaczyna się takie oszustwo? Ano od zwykłej, niewinnej wiadomości na portalu społecznościowym, m.in. Facebooku, gdzie możecie się kontaktować ze swoimi znajomymi. I w tym przypadku otrzymujemy prośbę od naszej koleżanki Krysi, która prosi nas o numer telefonu. My oczywiście niczego nieświadomi ten numer jej podajemy. Jednak na co musimy zwrócić uwagę? Zobaczcie Państwo po tej drugiej stronie telefonu czy komputera. To chyba jednak nie siedzi Krystyna, prawda? Jej konto zostało przejęte przez oszustów. I co się dzieje dalej? Otrzymujemy wiadomość od nieznanego numeru o tym, że możemy wziąć udział w darmowym konkursie. My myślimy, że to nasza koleżanka Krystyna, więc zgadzamy się. Następnie ona prosi nas o to, aby wysyłać jej kod, który przyjdzie do nas z banku. Po tym, jak Staszek wysłał kod oszustowi, on zapewnił go o tym, że wygrał już pewną kwotę pieniędzy i prosi o to, aby wysłać mu zdjęcia karty bankomatowej. Staszek zastanawia się, czy to nie jest oszustwo. Ale co dzieje się dalej? Po tym pytaniu oszust zapewnia Staszka o tym, że wszystko ma pod kontrolą, a ta wygrana to pewniak. Staszek niestety przyjmuje to do wiadomości, następnie wykonuje kolejne polecenie oszusta, w wyniku czego traci swoje oszczędności. W czasie tej rozmowy Staszek był przekonany o tym, że przecież Krysia by mnie nie oszukała, przecież ją znam, przecież to jest moja znajoma. Tylko my wiemy, że za ekranem telefonu czy komputera nie siedziała Krysia, a siedział oszust. Niestety jest tak, że uczymy się na własnych błędach. Tak samo w tej historii nasza fikcyjna postać musiała to zrobić i teraz Staszek ma dla Państwa kilka rad. Pierwszą z nich jest to, że nie można ufać tylko wiadomościom, bo nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie i czy konto naszego znajomego nie zostało przejęte przez oszusta. Pod żadnym pozorem nie wysyłaj nikomu zdjęć swojej karty bankomatowej, ani nie podawaj też żadnych danych do logowania. Jedno z najważniejszych, może najbardziej podstawowych. Jeśli ktoś proponuje nam darmową loterię, nie wierzmy w to, bo to może być oszustwo i najprawdopodobniej tak jest. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Usłyszymy się za miesiąc. Bądźcie ostrożni i nie dajcie się oszukać.